Wyż o nazwie Dominik zaczyna kształtować pogodę w naszym kraju. Wrócą upalne temperatury. Witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Ta noc ciepła, szczególnie na Mazowszu. W Warszawie zanotujemy do 18 stopni. W pozostałych regionach temperatura oscylować będzie w granicach od 13 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr zawieje do nas z kierunków wschodnich. Na ogół będzie słaby, miejscami porywisty. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 40 km na godzinę i taką prędkość osiągnie w części północnej. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. W Atenach temperatura wzrośnie do nawet 39 stopni w cieniu. W Skandynawii słupki rtęci pokażą od 20 do 24 stopni. W Sztokholmie i tam przelotne opady deszczu. Na Półwyspie Iberyjskim również upalne wartości do 33 stopni w Madrycie. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego kraju. W Polsce maksymalnie do 37 stopni, tyle we Wrocławiu i w Zielonej Górze. W okolicach ziemi lubuskiej, Pomorza Zachodniego, a także Pobrzeża Koszalińskiego wyładowania atmosferyczne. Pozostałe regiony z bezchmurną słoneczną aurą. Sprawdźmy kolejne dni. W środę 37 wciąż utrzymywać się będzie na południowym zachodzie. Burze wystąpią jedynie na Pomorzu, pozostałe regiony ze słoneczną, spokojną aurą. W czwartek niewielkie opady deszczu na Pomorzu, natomiast pozostałe regiony z wyładowaniami atmosferycznymi. Podczas burz wiatr będzie porywisty. Termometry pokażą maksymalnie do 35 stopni na wschodnich krańcach Polski. W piątek pogodowa aura bardzo podobna. Burze tym razem umiejscowią się w części zachodniej i centralnej, natomiast na wschodnich krańcach Polski bez opadów i burz i tam zachmurzenie małe. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.